Dzień dobry, witam się z wami w 19 dniu vlogmas. Dzisiaj jest 19 grudnia, jestem właśnie po pracy. Jak widzicie, w koło jest ciemno, szaro, bo robi ponuro, w ogóle nawet nie przypomina świąt nadchodzących, zbliżających się. Poza tymi wszystkimi piosenkami, które non-stop cały dzień w sklepie lecą i non-stop ryją beret. Powiem wam tak, nie nagrywałam chyba nic wczoraj. Tak, bo w sobotę miałam to wyjście z koleżankami. Muszę przyznać, że wczoraj byłam troszeczkę zmęczona, żeby nagrywać. Musiałam trochę dojść do siebie po naszym wypadzie. Wypad był fantastyczny. Tak się dawno dobrze nie bawiłam z dziewczynami. Taka fajna knajpa, taka fajna muzyka, w ogóle taki fajny klimat, żeśmy wszystkie były w takim bardzo, bardzo imprezowym nastroju i bardzo fajnie, żeśmy się pobawiły. Oczywiście kulturalnie jak na dziewczyny przystało. I naprawdę świetnie się bawiliśmy i chyba mi tego było trzeba po tak długiej przerwie, kiedy to byłam w ciąży, potem urodził się Kai, potem karmienie piersią. Także chyba mi było trzeba naprawdę takiego babskiego wyjścia. Także niesamowicie się cieszę, że nam się to udało, niesamowicie się cieszę, że skończyłyśmy tam, gdzie skończyłyśmy, w sensie w knajpie, w której skończyłyśmy i że wszystko poszło, znaczy poszło, że no bo po prostu bawiliśmy się super. No, ja już jestem po pracy, jest poniedziałek, jutro mam wolne, więc jutro zajmę się chyba już, dzisiaj chyba zrobię listę i zacznę jedyniową listę. Ale że będę na Wigilii tylko ja z Robciem i z Rafałem, gdzie Rafał kończy o 20 pracę, Robcie połowy rzeczy wigilijnych nie lubi, więc te moje porcyki będą naprawdę takie malutkie, więc dużo gotowania mnie w tym roku nie czeka. No i oczywiście niezapowiedziany gość, może jakiś wpadnie, nigdy nie wiadomo. Także myślę, że będę robiła bigos, już zacznę jutro robić. Trzeba zakupy zrobić i myślę tak, bigos, rybę po grecku, sałatkę jarzynową, barszczyk, co tu jeszcze, śledzik. Sami tego tak naprawdę nie przejemy, ja wam powiem, o może pierożki. Dzisiaj na pewno będziemy robić pierniczki. Mamy już wszystkie składniki gotowe i chciałabym zrobić pierniczki z ciasta, z przepisu, który widziałam u jednej z koleżanek YouTube'owych i do ciasta piernikowego dodać ziemniaki. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Nigdy nie robiłam pierników z ziemniakami, więc jestem bardzo ciekawa. Zapewnia, że jest bardzo, bardzo dobre. Zobaczymy. Także składniki wszystkie już mam, teraz muszę lecieć do domu, dzieci mają już wolne, także Robcio jest w domu i mam nadzieję, że zjemy obiadek. Dzisiaj obiad będzie bardzo szybki, kupiłam już pieczonego całego kurczaka, także nie wiem, albo bierzemy do niego ziemniaczki i zrobimy surweczkę, w domu mam ogórka, więc mizerię. Albo po prostu z chlebkiem zjemy, zobaczymy jak tam będą chcieli. Ja jakoś zbyt głodna, Ja jakoś zbytnio głodna specjalnie nie jestem. Także o, lecę do domku, lecę zwolnić tatusia. Mama przychodzi z pracy, tata idzie do pracy. No niestety z małym dzieckiem jest tak, że my się wymieniamy, także praktycznie mało się widujemy, praktycznie w ogóle się nie widujemy, bo kiedy ja jestem w pracy, to on jest z małym, kiedy on jest w pracy, to ja jestem z małym. I tak, plus do tego ja jeszcze mam nockę jedną zawsze w niedzielę. Więc mówię wam, koło młyn. Dobra. Lecę do domu, zobaczyć jak tam się chłopaki mają, jak sobie we trójkę poradzili i jaki zrobili bałagan. Lecę zawieść im kurczaka, wspomóc ich żywieniowo i zakończyć to roboty, nie? No, bo święta. Ja nie mogę wiedzieć, że w tą sobotę, to już w tą sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, w tą sobotę jest Wigilia. Ja jestem w totalnym szoku. Kiedy to zleciało? Pamiętam dopiero, jak jeszcze mówiłam, o, jutro zaczyna się vlogmas, jutro zaczyna się grudzień, trzeba zacząć kręcić vlogmasy, żeby potem mieć super pamiątkę, a to już koniec, w sobotę. Wow. Thank you.
dobry, witam Was w kolejnym 20 dniu Vlogmasa. Tutaj parzy się moja ulubiona herbatka Earl Grey Lady Grey i do tego sok z maliną i z kwiatem z lipy. Tak będzie wyglądało moje śniadanko, dwie bułeczki i słuchajcie, dwa śledziki, takie te kureczki śledziowe. Mamy post, prawda? I do tego pomidor. Nie wiem, czy to się w ogóle jakoś nada i w ogóle, czy coś się z tego zrobi, ale to jest jedyne, co mam w lodówce, co się nadaje do spożycia. Niestety, jakoś nie ma po prostu czasu, żeby wziąć się za zakupy. Albo ja w pracy, albo Rafał w pracy i ciągle zbieramy się, żeby wybrać się na takie duże, duże zakupy. Wszystko normalne się już pokończyło, więc no nie wiem, czy to będzie najlepsze śniadanko na świecie, ale cóż, trzeba zjeść, bo trzeba się brać do roboty. Jest godzina, moi drodzy, 16:15 i powiem Wam, że jest nieźle, zrobiłam więcej niż myślałam. Teraz pędzę szybko do sklepu zrobić zakupy na bigos i pierogi. Pierogi u mnie będą ruskie. Wiem, że na święta się robi z kapustą i grzybami, albo z mięsem, chyba nie. Ale my lubimy ruskie najbardziej ze wszystkich pierogów i dlatego u nas będą ruskie. Zobaczcie, minionek malowany przez Roberta. Tak, udało mi się posprzątać mimo tego pana, co tutaj tak marudzi. Udało mi się ogarnąć kuchnię, w sensie, że posprzątałam w szafkach, posprzątałam w półkach, pomyłam wszystko, także jest git. Teraz lecę szybko do sklepu, zrobić te zakupy, wrócę i będę się zabierała za robienie bigosu i pierogów. Jutro postanowiłam troszeczkę skończyć szybciej pracę, w sensie pójść po prostu wcześniej, nie wiem, może na 6:00. Rafał ma jutro wolne, więc jutro zrobimy jeszcze zakupy na sałatkę, na barszcz, coś tam jeszcze. Aha, bo chciałam zrobić jeszcze pasztet chyba z fasoli, o ile dobrze pamiętam, jeszcze nie wiem, zobaczę. Także tak już idziemy. Także wydaje się, że być może do soboty się uda wyrobić. Nie wiem, zobaczymy, mam nadzieję. Zakupy robimy tak na raty, dlatego że tak naprawdę samej mi jest ciężko wszystko udźwignąć, wszystko zrobić. Jeszcze z tym małym brzdącem, więc ja sobie zrobię tutaj takie malutkie. Jutro z Rafałem zrobię kolejne. Także tak to wygląda. Dobra, lecę, bo szkoda czasu. Szkoda! Właśnie sobie stoimy pod pocztą, oczywiście mnie nie widać, bo jest... O, dziękuję, bo jest ciemno. Jest dopiero 16:30, misiaczek tam z tyłu, ciebie też nie widać. Tak troszeczkę taką tutaj małą główkę. Czekam na Robcia, bo obiecamy mu, że będzie mógł sobie coś kupić. Także ja załatwiam swoje sprawy na poczcie. I teraz czekamy, aż misio mały się ruszy, znaczy misio średni, bo misio mały to tam siedzi. I lecimy do Morrisona! Jej! Znowu, na kolejne zakupy. Ojej, 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 ale nic to, słuchajcie, już za 4 dni Wigilia, nie mogę się... Ja po prostu, ja nie wiem, kiedy to się stało. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało. Serio, to tak się wydawało, jeszcze do świąt tyle, jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas na sprzątanie, jeszcze czas na jedzenie, na wszystko, a tak naprawdę... 4 dni, a one zlecą tak. Nawet się nie obejrzę, tym bardziej, że jeszcze pracuję. Ja pierdzielę, jak to leci i zaraz Sylwek. Macie już jakieś plany sylwestrowe? Spędzacie Sylwestra na białej sali, czy wybieracie się na jakieś fajne balety? Wiecie, co zawsze, co byłam w Polsce, a zdarzało mi się być dosyć często na Sylwestra, to przyznam, że imprezy były rewelacyjne, ale marzy mi się teraz impreza taka bal. Oczywiście tutaj nie pójdę na żaden bal, bo nie wiem, jakoś nie te klimaty, ale marzy mi się w Polsce taki typowy bal, żeby móc się przebrać tak balowo, nie wiecie, dyskotekowo, czy jakoś tam elegancko, czy coś, tylko tak balowo, bym poszła na taki sylwestrowy bal. Miałam przyjemność być na takim jednym balu, miał być balem, ale się okazało, że nie był balem i chyba tylko ja byłam ubrana balowo. Ale to był taki niewypał, to był w jednym z naszych elbląskich hoteli. Nie było fajnie. No ale właśnie mi się marzy taki bal z prawdziwego zdarzenia. Ja w ogóle bardzo lubię imprezy przebierane.
Lubię się przebrać, jak to w ogóle dziwnie brzmi. Lubię tak charakteryzować się na jakieś, nie wiem, z jakichś epok przebrania. Na przykład kilka lat temu organizowaliśmy Sylwestra, zaraz mi puknie. Kilka lat temu organizowaliśmy Sylwestra i chyba żeśmy się przebierali za lata 20-30 i powiem wam, że naprawdę był ubaw. No i generalnie jak ja pracowałam w ogóle w jednej z tutejszych dyskotek, to mieliśmy raz w tygodniu imprezy tematyczne i się przebieraliśmy, co mi naprawdę sprawiało frajdę i lubiłam przebierać się, wcielać się w różne postacie. Dobrze, misiaczku, już mama kończy, bo mały już się niepokoi. Czekamy na Robcia i lecimy do domku. Chciałabym. Powróciłam już, mam służbowy szlafroczek, bo jest właśnie już ogrzewanie włączyć, bo jest zimno. Jest 7, słuchajcie, jest za 27. Ogrzewanko, pyk. Tatu idzie. To tutaj tak idzie. Mam herbatkę gorącą, bo zmarzłam jak pies. Brudna nie jestem. Trochę konturówka zeszła. Zmarzłam jak pies, ale jest tylko 5 stopni. I słuchajcie, pierwsze co, to musiałam sobie urządzić obiad. Poza tymi moimi śledziami, dwoma koryczkami i bułką, którą widzieliście rano, nie miałam nic w ustach, więc taka głodna wróciłam i chcę wam pokazać moje najnowsze odkrycie, które jest po prostu genialne. Nie wiem, czy to jest genialne, dlatego że byłam tak strasznie głodna, że było mi obojętne, co w ogóle zjem. Odkryłam nowe bułeczki. Fantastyczne bułeczki, takie z pestkami dyni i to jest pumpernickel. Także pumpernickel z dynią w formie bułeczki. I słuchajcie, taka mnie naszła ochota na wędzony ser. Jakoś nigdy nie byłam fanką wędzonych serów, oscypki w górach owszem, bardzo, ale tak, że tak powiem, już nie w górach, już nie turystycznie, wędzone sery mnie nie kręciły. Zobaczyłam to i po prostu poczułam nagle chęć na wędzony ser. Słuchajcie, ta bułeczka z wędzonym serem i moi drodzy, z bananowym ketchupem. Kilka razy już koło niego przychodziłam i kilka razy mnie ciekawość zżerała, jak może smakować bananowy ketchup. I powiem wam tak, właśnie zrobiłam sobie kanapeczkę właśnie z tym wędzonym serkiem i bananowym ketchupem i powiem wam, że ekstra, to jest po prostu idealna kompozycja. Smakuje niesamowicie, szczególnie, no na pewno to są moje smaki. Powiem wam tak, ketchup bananowy smakuje troszeczkę jak ketchup, troszeczkę jak takie dziecięce obiadki, w sensie deserki, taki no przemielony bananik, ale to nie jest taki banan. I to w dodatku jest jeszcze bardzo ostre. Także to taki, no jakby słodki, ostry ketchup. No poezja. Ja bardzo lubię słodko-kwaśne rzeczy, słodko-ostre, więc ketchup bananowy na pewno zagości ze mną u mnie na dłużej. Miałam robić na obiad dzisiaj te moje bakłażany, bo one są po prostu pyszne. I jak ja robię takie dwa bakłażany, to mam na dwa dni spokój. Ale Robcio zażyczył sobie na obiad wrapy, więc kupiłam takie duże wrapy, tutaj mam, akurat były na przecenie za funta 40, tak? Jest tutaj 8 wrapów i tu jeszcze z przyprawami jakimiś. Mam piersi rozmrożone z indyka, więc je podsmażę. Kupiłam paprykę czerwoną, kupiłam sałatę i zrobię do tego sos czosnkowy z jogurtu naturalnego, czosnku i przyprawy zwanej cadzyki. I taki będzie nasz obiad, właściwie to już będzie obiad-kolacja. A teraz po tej bułce, którą wsunęłam, no to aż taka głodna nie jestem, ale to dobrze, to jest mniej wrapa na kolację. I powiem wam tak, teraz chłopaki na górze sprzątają, odkurzają porządnie wykładziny. Kupiliśmy nowy odkurzacz, który ma takie ssanie, że ja się czasami boję, że wyrwie nam po prostu wykładzinę. Tak mocno ciągnie, że na przykład jak do tej pory odkurzał Robert, tak on teraz nie może odkurzyć swojego pokoju i go nie odkurzy, bo po prostu mu dywan zjada. Także super, naprawdę super. Oczywiście jest tam pokrętło do ustawiania
mocy ssania, jakkolwiek by to brzmiało, czy nie brzmiało. I super, jestem zadowolona, więc teraz chłopaki tam działają. Ja teraz zajmę się wrapami. O, w ogóle to jest za 15:07. Ja pierdzielę, jak ten czas poleciał, ja w ogóle nawet nie wiem kiedy, gdzie i jak. W każdym razie spadam, bo muszę go położyć już spać, bo on przecież o 7:00 chodzi spać, więc on teraz sobie pójdzie grzecznie spać. Ja w tym, jak go położę, to wtedy zrobię nam te wrapy na kolację, wszyscy zjemy ze smakiem, no i potem każdy oddali się do swoich obowiązków. Czyli mama zapewne jeszcze do sprzątania i dzisiaj mam zamiar wstawić bigos. Robcio pewnie pójdzie na komputer. Cały dzień dzisiaj nie był. Udało mi się go przetrzymać i zainteresować różnymi zajęciami. Dużo mi pomagał. Był ze mną na zakupach, także już mu wieczorem pozwolę pójść na ten komputer. No i Rafał pewnie też na komputer. No był w pracy, chłop teraz sprząta, więc też mu się należy. Więc co, mama wstawi bigos i będzie składać vloga dla Was. No, także ja się, słuchajcie, już na dzisiaj z Wami żegnam. Dzisiejszy dzień, muszę powiedzieć, że był bardzo produktywny, że no, cały czas mam wrażenie, że jestem brudna. Nie szkodzi, może się faktycznie gdzieś mi przesunęła szminka, rozmazała, może tylko tak nie będzie widać. No nieważne, w każdym bądź razie, tak, dzień był bardzo produktywny, zrobiłam dosyć duże zakupy, większe niż oczywiście miałam zrobić. Posprzątałam kuchnię, właściwie w kuchni to jest dalej bałagan, ale posprzątałam cię tak gruntownie, w sensie, że pomyłam wszystkie szafki w środku. No wiadomo, z wierzchu, na wierzchu to jest non stop bałagan, bo jest nas czwórka i tak naprawdę nie żyjemy w muzeum. Chłopaki w ogóle nie mają tendencji do sprzątania, w ogóle nie umieją dbać o czystość, więc jeden położy tu, tam, siam i już jest bałagan. Ale nic, wieczorem zawsze się wszystko sprzątnie. Ja powiem Wam, że przestraszyłeś go. Odkąd zostałam mamą, zupełnie inaczej patrzę na porządki. Chcemy spać? No to my idziemy spać. Dobranoc.